A zaczęliśmy z całkiem niezłego poziomu w 2020 roku, bo wtedy około 55% naszych pracowników przystąpiło do programu. A przez kolejne 3 lata zwiększyliśmy tą liczbę do 80% i zdecydowanie autozapis pomógł. Natomiast ten przypływ pracowników, którzy korzystają z programu, był przez całe te 3 lata. Tak? To był stały przypływ, stała zwiększająca się ilość ludzi, którzy w tym korzystają. Między innymi dlatego, że kontynuowaliśmy akcję informacyjną i szkolenia, warsztaty online tłumaczące program PPK i tłumaczące jego zalety. Korzystaliśmy z bezpłatnych szkoleń. Dziękujemy tutaj przy okazji firmie Allianz, z którą współpracujemy od początku, za olbrzymie i profesjonalne wsparcie. Natomiast to była kampania łączona. Organizowaliśmy szkolenia online razem z Allianzem. Natomiast też nasz dział People and Culture nieustannie informował i podtrzymywał ten kanał informacyjny, jeżeli chodzi o korzyści, zalety i zasady korzystania w programie PPK. Wydaje mi się, że właściwie wszyscy pracownicy byli równo zainteresowani programem pracowniczych planów kapitałowych. Nie zauważyłam jako administrator programu różnicy między pracownikami liniowymi, operacyjnymi czy też administracyjnymi. Wszyscy pracownicy otrzymali taki sam zasób informacji mailowej, jak i możliwość uczestniczenia w webinarach. I wszystkich pracowników traktujemy równo. Każdemu pracownikowi, który przystępuje do programu, dopłacamy dodatkowe 2,5% składki. Zatem myślę, że takie podejście jest bardzo uczciwe i dlatego tak popularny jest ten program w firmie Connect Rice & Demag. Obecnie partycypacja w programie pracowniczych planów kapitałowych wynosi ponad 80%.